Chciałbym Tak. teraz odejść na chwilę od filmu i porozmawiać na temat twojej kariery. Dlaczego nie prowadzić Eurowizji? Co się stało? Bo ja bardzo wyczekiwałem ciebie na konferencji ostatniej. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, może po prostu nie powinien. Nie wiem, ja sama nie wiem, czemu nie prowadzę Eurowizji, więc to pytanie nie jest dla mnie. No, jakoś tak wyszło, po prostu nie dostałam propozycji. No, to jest spoko. Dla mnie nic się nie dzieje. Okej, okay. Kibuce tym, którzy po prostu prowadzą Eurowizję. Nie wiem. It's okay. It's okay, it's cool. A będziesz miała jakieś zadanie specjalne podczas tej Eurowizji w listopadzie? Okej, okay, Będziesz teraz tam nie chcę śpiewała, niczego wystąpisz? zdradzać. I to jest podchwytliwe pytanie, co tam będę robić. Mogę powiedzieć, no jestem ambasadorką Eurowizji. Będę oczywiście tam robić jakieś takie działania powiązane po prostu z Eurowizją, ale nie powiem dokładnie, co będę tam robić. Bo nie Ale możemy powiem. wszystkich uspokoić, że się pojawisz. O, tak, możemy uspokoić, Czyli tak. się widzimy 21 listopada w Warszawie. Yes, sir.